Cześć, witajcie w kolejnej bitwie na obiekcie 430. W dniu dzisiejszym mam mapę Elhalu Dolny Kap. W Plutonie jestem z Pawlusem Sidewinderem. A jakże, jeśli chodzi o losowanie, to mieliśmy losowanie przyzwoite, kilka dziesiątek. Reszta, jak widzimy, tier niższe, łącznie z ósemkami. Jeśli chodzi o skład drużynowy, to u nas, jeśli chodzi o graczy, to bitwa ciąży na naszych barkach. Po przeciwnej stronie mamy czterech graczy zielonych, czyli moim zdaniem jesteśmy w troszkę gorszej sytuacji, zwłaszcza że oni mają zieloną artylerię, co na tej mapie ma niemagatelne znaczenie. Zacznijmy samą bitwę. Tutaj decyzja o tym, gdzie kto jedzie, padła dość szybko. Pawlus się będzie kierował pod skałę bliżej kapa wroga, a ja wtedy zdecyduję się zjechać właśnie tu, gdzie teraz, żeby ewentualnie przechwycić jakieś pojazdy próbujące zrobić to samo, tylko że z drugiej strony, i pilnować tego miejsca, żeby nie mogli nam potem strzelać Pawlusa. Wyświeciło się troszkę wrogów, nieudana próba strzału Wisa trzeciego w ruchu. Jednak no to nie jest T6-2 ani obiekt 140, jeśli o to chodzi. Natomiast tu już strzał Wisa trzeciego wchodzi. Przede wszystkim dla mnie ważniejsze było, żeby uniknąć strzału z góry. Teraz i z trzeci mnie przebił. Aczkolwiek ja mu tutaj wsadzam poszczególne pesteczki. I kolejnym strzałem i z trzeci kończy udział już w tej bitwie. Słuchajcie, tą bitwę zdecydowałem się wam pokazać z powodu, o który będzie za chwilę. Bitwa jest mało dynamiczna, szczerze mówiąc. Natomiast jeszcze na chwilę zatrzymam. Bitwa jest mało dynamiczna, tylko że, jak wiecie, w podsumowaniach końcowych możecie zobaczyć, ile otrzymaliście obrażeń potencjalnych, ponieważ to, co się od was odbije, czy wszystkie te strzały, które w was są kierowane i was dotkną, w jakiś sposób są potem sumowane. Natomiast nie ma czegoś takiego, co pozwala nam zobaczyć, ile przeciwnik spudłował strzałów, próbując w nas trafić. A właśnie o tym będzie ta bitwa. Obiekt 430 jest najmniejszy z tej linii, znaczy ogólnie z radzieckich medów, co czasami stanowi pewien problem, natomiast czasami daje dość niezłą przewagę. Tu próbowałem tak trochę na sidescrapie wyjeżdżać, nie udało mi się to. E5 mnie przebiła, teraz T30 podłuje, a ja podjeżdżam sobie skałkę wyżej. Tu niewiarygodny strzał w tego AMX-a. Nie wierzyłem, szczerze mówiąc, że to wejdzie, ale mówię, po pestek trochę mam, oddam strzał i byłem bardzo, bardzo zdziwiony, kiedy jednakowoż to weszło. Zobaczcie, co robi, a właściwie czego nie robi nasza drużyna. Wszyscy praktycznie z tyłu kampią, łącznie z E-setką, co jest karygodne. No i zaczynamy to, o czym chciałem wam powiedzieć. Ustawiam się bokiem tylko wieży, staram się tylko pokazywać troszkę wieży, natomiast na nią za bardzo też nie liczyć, bo nie jest nieprzebijalna. Za to tak jestem ustawiony, że zobaczcie, jak wejdę w celownik snajperski, to naprawdę kawałek tylko wystawiam wieży i przód, tył, jestem tak niski, że ciężko jest tutaj we mnie w ogóle trafić, przeszkadza ta górka, a ja tylko się poruszam, co jakiś czas patrząc, ewentualnie ktoś wyjedzie. To będzie dość duży taki festiwal pudeł dingów z mojej strony w tą E5. Teraz dingnąłem Golda, ponieważ bardziej mi zależało na tym, żeby samemu nie obrywać. Tutaj widzicie gęszczenie. Liczyłem na to, że mimo wszystko czołgi z tyłu coś tam postrzelają. Jak widzimy, Pawlus zniszczył kawo czwórkę. Teraz dostałem przebity z Golda. Wyświeciła się Jaćka. Jest 5 do 1, przewaga znaczna, natomiast cały czas tutaj przód, tył, podjechać, cofnąć się, spróbować coś strzelić, świeci cały czas i liczyć na to, że coś nasza drużyna postrzela. Teraz niestety AMX M445 kończy nam naszego YouTube'owego króla medów. Mój plutonowy nie miał niestety tam szans się utrzymać.
Zostałem więc sam na polu bitwy. 6 do 2 i cały czas, jak widzicie, tutaj się zaczynam wkurzać na tych, co są z tyłu. Mogliby coś zrobić, zwłaszcza że u góry jest IS-7, a tam za dużego wsparcia to nie ma. Jak widzicie, wróg buduje po raz kolejny. Teraz lew się dinga. Staram się jakąś tam zobaczyć, wziąć poprawkę też na tego lwa i zobaczcie, tak się ustawiam, że praktycznie poza tą E5, która jest wyżej, to wróg ma dość niezły problem, żeby we mnie trafić. Teraz wrogowie są cały czas świeceni, znowu wyjeżdża E5. Udaje mi się ją trafić. I wyczekiwanie przeciwnika. Świecenie ciągłe. Jak widzicie, do takiego świecenia osłonięta optyka nie jest niepotrzebna. Jest to odległość już na tyle bliska, że wystarczająca. Kolejny dinkę, piątka zalicza. Teraz zły strzał, a to tak jak mówiłem, parę takich strzałów tutaj będzie. Jagoda zbita, 7 do 3, 2300 obrażeń widocznych. I z 7 oczywiście przepchnął mordownie sam, nie mając zbyt dużego oporu, praktycznie żadnego. I się zastanawiałem właśnie, jak mam tą bitwę pokazać, czy razy dwa, natomiast doszedłem do wniosku, że jeżeli bym tą bitwę przyspieszył, czy nie dał komentarza głosowego, to nie mógłbym zawrzeć wszystkich tych informacji, których mi zależy, czyli właśnie tego porównania, i zdecydowałem się ją też pokazać, ponieważ często są pytania, to który obiekt, ten, tamten, czy ten jest dobry, czy ten jest lepszy. Teraz jak widzicie, ładuję już, strzelam z pocisków premium, ponieważ mam już mniej tego HP. Teraz każdy wyjazd będzie mocno ryzykowny. I uznałem, że bitwę tą wam pokażę właśnie ze względu na to, co się tutaj dzieje. Oby było to tam jakby kolejny materiał, który mógł w jakiś sposób porównać te pojazdy. Teraz Dinko D5, lew próbował mnie objechać, niestety jest troszkę za wolny, tam foch coś tam się pluje, że jestem gold noobem. Trudno, jego problem. Jak widzimy, Korwin Mikke nam pomaga, zniszczył lwa. Korwin Mikke zasiada dumnie jak Tigera, już ma dwa fragi. 10 do 3. Tak naprawdę ta bitwa powinna być już dawno temu wygrana. No, niestety ja ze swoją małą ilością HP nie mogę przeprowadzić szaleńczego ataku, a gra czy z mojej drużyny nie bardzo ogarniajmy setka, powoli się turla. Tutaj E5, bardzo fajne zachowanie E5, pogratulowała dobrej gry. Jak widzicie, czasami nawet jednym takim manewrem można przechylić losy zwycięstwa, tak jak jest i w tej sytuacji, gdzie tak naprawdę ani nie będzie jakiegoś epickiego wyniku, jeśli chodzi o obrażenia potencjalne, ponieważ nie było ich aż tyle, co mógłbym się spodziewać. Natomiast widzieliście, trochę pudeł przeciwnik zaliczył. Do tego udało mi się coś tam też postrzelać i poświecić, ale też nie są tak już takie wyniki, które powalałyby na kolana. A bitwa bardziej jest taka instruktażowa. Kolejna, która wskazuje jakieś tam zalety obiekta 430, zwłaszcza że nie jest on zbyt popularnym medem. T6-2 jest bardzo dobrze znany wszystkim. Obiekt 140 też mam, może kiedyś zagościł mnie na kanał, natomiast teraz 192,2 zabawa. Natomiast obiekt 140 bardzo, bardzo często jest gościem na kanale Pawlusa, więc tam też już on powiedział wiele, wiele słów o nim, wiele różnych bitew mogliście zobaczyć, oczywiście bardziej dynamicznych niż moje na medach. A ponieważ póki co jestem jedynym chyba zabójczym pomidorem z obiektem 430, którym notabene gram więcej niż 140, jakoś powiem wam, że im więcej, im lepiej mi te perki idą do celności, to naprawdę gra mi się nim tak dobrze,
że po prostu nim gram. To nie znaczy, że 140 nie lubię. Też grywam 140. Też z wielką przyjemnością, ale ostatnio Pawlusz często jeździ 121. Jak widzieliście na przykład w tej bitwie, a ja do 121 dobieram właśnie 430 jako pojazd, którym będę Pawlusa wspierał. I jeżeli on jeździ często 121, no to ja wtedy częściej jeżdżę 430, bo 140 jest zarezerwowana do tego, żeby zrobić pluton z nim również ze 140. To tyle, jeśli chodzi o bitwę na Elhalufie. Zobaczmy jeszcze tylko screeny. Screeny kształtują się następująco. Byłaby po raz kolejny odznaka as pancerny, medal skauta, 4316 punktów uszkodzeń, jakiś taki wynik bez szaleństwa, 4925 po asyście. To już jest wynik, który naprawdę mnie cieszy, jeśli chodzi o damage po asyście. Wiele czołgów wyświeconych, jak widzimy 1287 czystego expa, 3 fragi i gdzieś mi uciekł screen, nie uciekł. Uciekł, nie uciekł, jest. I ostatnia plansza, 31 strzał wystrzelonych, 22 trafione, 16 z przebiciem, 9 strzałów otrzymanych, 3430 potencjalnych obrażeń, natomiast ile oni we mnie wystrzelali w sumie, tego nie wiem, ale dużo. I jak widzimy, jeszcze udało się pomimo strzelania z premamu wyjść troszkę na plus. Generalnie bitwa bardzo, bardzo udana pod względem jeśli chodzi właśnie o wyświeconych przeciwników i o damage po asyście. To tyle, jeśli chodzi o obiekt 430. Pewnie jeszcze się, mam nadzieję, u mnie kiedyś pojawi. To tyle, trzymajcie się, cześć.